Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w trzecią niedzielę przed końcem roku kościelnego 12 listopada Anno Domini 2023 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem rozpoczynającego się tygodnia. Hasłem, które także proponuje nam broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Pan Jezus w 5 rozdziale i 9 wierszu powiada: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, o Twój pokój prosimy, wypełnij nas swoim pokojem i pomóż nam nieść pokój przez życie. Amen. Umiłowani w Panu, drodzy słuchacze i oglądający chrześcijańską telewizję internetową, dzisiejsze słowa Jezusa Chrystusa wpisują się w otaczającą rzeczywistość. Ciągły niepokój. Jesteśmy bombardowani okrutnymi, strasznymi informacjami. Raz są to informacje, które docierają do nas za wschodniej granicy, innym razem są to informacje, które docierają do nas ze strefy Gazy i jesteśmy zaniepokojeni tym wszystkim, co się dzieje. Tyle niepokoju w życiu społecznym, politycznym, chociaż wydaje się, że wczoraj przeżywaliśmy wspaniałe święto niepodległości, a jednak tyle niepokoju, tyle różnych niesnasek, tyle nieporozumienia, tyleż niepokoju w niejednym domu, w niejednej rodzinie, tyleż niepotrzebnych rozłamów, sztucznych, dziwnych podziałów na lepszych, gorszych, a gdzieś obok patrzymy na osobę, która zalana łzami, bo patrzy, jak rozpada się dom rodzinny. Być może matka, ojciec albo dziecko okrutną, straszną chorobą przykute do łoża. Dzisiejsza medycyna niejednokrotnie w geście bezradności rozkłada już ręce i nie jest w stanie pomóc. I niepokój wypełnia i przepełnia ludzkie serce. Co ja mam teraz zrobić? Co ja teraz pocznę? No właśnie, tyleż niepokoju. A tymczasem jest Jezus Chrystus, który jest księciem pokoju. Tak nazywa go ewangelista Starego Testamentu, prorok Izajasz. Ten Jezus Chrystus przychodzi do człowieka i wypełnia i przepełnia człowieka swoim pokojem, mówiąc: nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ale ten Jezus nie tylko mówi, że jest dawcą i sprawcą pokoju, ale On mówi, że błogosławieni są ci, którzy czynią pokój. To ja i ty, drogi słuchaczu, jesteśmy i winniśmy być nosicielami Chrystusowego pokoju. Pan Jezus powiada: błogosławieni pokój czyniący. Czy ja swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją mową, swoim życiem czynią pokój? To ja i ty mam być nosicielem Chrystusowego pokoju. Ale czynić pokój to nie tylko i wyłącznie raz w tygodniu złożyć swoje ręce i zawołać do Boga. To nie tylko raz w tygodniu przekroczyć próg Bożego domu, świątyni i przeżywać społeczność z braćmi i siostrami. Ale czynić pokój to żyć Chrystusem. A to nie jest taka prosta rzecz, jak dziś niektórzy uważają i twierdzą. Czynić pokój to nie zaczynać go od drugiego człowieka, ale zaczynać od siebie. To znaczy, że ja
Muszę w czystości, pokorze, uniżoności serca stanąć przed Chrystusem, ugiąć swoje kolana, złożyć swoje ręce do modlitwy, zawołać do Boga. Po to, aby pojednany z Bogiem móc przekazać pokój drugiemu człowiekowi i zarazić go Chrystusowym pokojem. Boży pokój jest jak rzeka. Boży pokój wypełnia duszę mą. Czy potrafisz tak zawołać z pieśniarzem? Tego pokoju potrzebujesz ty, potrzebuję ja. Potrzebujemy Chrystusowego błogosławieństwa. Nie zawahajmy się, ale uginajmy swoje kolana. Wołajmy do Boga. Gdyby chrześcijański świat więcej i częściej uginał swoje kolana i w szczerości wołał do Boga, więcej byłoby radości, więcej byłoby uśmiechu, więcej byłoby Chrystusa wśród nas i pośród nas. Życzę Tobie Bożego pokoju, Bożego wsparcia i zanieś ten pokój swoim życiem, służbą tym, których Bóg stawia na Twojej, mojej drodze życia. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Żyjmy w pokoju Chrystusa. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech wam Pan Bóg błogosławi.